Nazywamy się Polska Fundacja Ratownictwa. Fundacja rozpoczęła swoją działalność ubiegłego roku i powodem do stworzenia tej całej inicjatywy były wydarzenia na Ukrainie. Atak Rosji na Ukrainę i dość duże zapotrzebowanie na pomoc humanitarną na granicy polsko-ukraińskiej. Podjąłem decyzję jako ratownik o zebraniu grupy osób o podobnych zainteresowaniach i kwalifikacjach jak moje, aby udać się tam na miejsce i udzielić wsparcia tym wszystkim osobom, które uciekają i szukają schronienia. Formalnie działamy od czerwca ubiegłego roku. Na chwilę obecną wokół naszej fundacji jest około 15 osób. Wszystko zależy od możliwości i od czasu, prawda? Zdarza się tak, że na naszych wyjazdach, na akcjach, na szkoleniach jest około 5, czasami jest troszeczkę więcej osób, ale ściśle współpracujemy z grupą około 15-16 ratowników. Obecnymi działaniami fundacji jest przygotowywanie się do wszelkiego rodzaju sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludności cywilnej. Prowadzimy działania w ramach pomocy humanitarnej, jeździmy z pomocą humanitarną na Ukrainę, organizujemy szkolenia, organizujemy prezentacje, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Często jesteśmy pytani, dlaczego to robimy, ponieważ nie wszyscy to rozumieją, dlaczego pomagamy. Uznaliśmy, że najlepiej ludzie zrozumieją, dlaczego pomagamy, gdy usłyszą to, co sami tam przeżyliśmy. Nie wszystkie historie nadają się do opowiedzenia, ponieważ niektóre są zbyt drastyczne, żeby opowiadać w miejscach publicznych. Jest to historia o małej dziewczynce, którą spotkaliśmy właśnie podczas naszych działań na granicy. Uchodźcy byli zszeregowani, bym tak powiedział, w grupach 100-150 osobowych na tym tak zwanym pasie ziemi niczyjej po przejściu odprawy po stronie ukraińskiej i oczekiwali na odprawę po stronie polskiej. Czas oczekiwania od 6 do 8 godzin, czasami w deszczu, czasami w śniegu, przy minusowej temperaturze, z małymi dziećmi na rękach. Naszym zadaniem było wejść w grupę takich osób z latarkami, przeszukać, czy nie ma tam osób, które potrzebują pomocy medycznej, osób starszych, chorych, wyziębionych, małych dzieci. I takie zadanie wspólnie z ratownikami medycznymi, z pielęgniarkami, z lekarzami wykonywaliśmy praktycznie przez całą noc. Czasami było to kilka nocy pod rząd. I kiedy tak szedłem przez kolejną grupę około 2 w nocy, zobaczyłem małą, skuloną u nóg starszej pani dziewczynkę. Była przemarznięta, jej wzrok był już taki uciekający. Jej stan był, powiedzmy, zmierzający w stronę hipotermii, czyli wyziębienia. Wziąłem ją na ręce, Oksana wtedy bardzo mocno mnie przytuliła i zadała mi pytanie w języku ukraińskim: proszę pana, czy tutaj jest niebo? Ja zapytałem się Oksany, dlaczego mnie o to pytasz. Oksana mi odpowiedziała, ponieważ gdy żołnierze przyszli po moją mamusię, ona, zanim schowała mnie do szafy, zdążyła mi powiedzieć, że bardzo mnie kocha i że już wkrótce spotkamy się w niebie. Natomiast Oksana powiedziała do mnie potem dalej takie słowa: no bo skoro u nas na Ukrainie wszyscy strzelają, zabierają z domów nasze mamusie, nasi ojcowie giną na wojnie, i jest tak strasznie, no to u nas jest piekło. A jeżeli wy nam pomagacie, dajecie nam jeść, opiekujecie się nami, przyjmujecie nas do swoich domów i wszyscy czekają tutaj w tych kolejkach, żeby wejść tam do was, no to tutaj musi być to niebo. A skoro tutaj jest to niebo, to niech mnie pan już zabierze do mojej mamusi, bo bardzo za nią tęsknię. Serce pękło. Podczas rozmowy z psychologiem okazało się, że Oksana tydzień po rozpoczęciu wojny straciła ojca w walkach pod Mariupolem, nie miała rodzeństwa. Nie słyszałem nic o jej bliższej czy dalszej rodzinie, którą jeszcze gdzieś tam by posiadała. Na granicę dotarła z swoją sąsiadką, do której uciekła po tym, jak żołnierze rosyjscy przyszli po jej mamę. Ona kazała schować się Oksanie do szafy, żeby jej nie zauważyli. Tym sposobem to dziecko 5-letnie przesiedziało w tej szafie 2 dni i 2 noce. I poszła właśnie do starszej pani, którą nazywała ciocią, to z nią dotarła na granicę z Polską. I paradoksalnie w tej całej sytuacji musimy przyznać i zaznaczyć, że Oksana miała bardzo dużo szczęścia. Jak podaje chociażby ostatnio ambasador Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, pan Michel Carpenter, Rosjanie wywieźli z Ukrainy już około 14 tysięcy dzieci, zabierając je od rodziców. Chcemy pozyskać osoby o podobnych zainteresowaniach i kwalifikacjach, które będą chciały z nami współpracować. Chcemy głównie skoncentrować się na chwilę obecną na szkoleniach, na pokazach oraz na
pomocy humanitarnej, którą, tak jak już powiedziałem, realizujemy od jakiegoś czasu. Zdecydowanie potrzebujemy środków, potrzebujemy wsparcia finansowego na zakup sprzętu i materiałów. Potrzebujemy również osób, które są w stanie dołączyć do naszego zespołu i czynnie realizować te działania. Dzięki hojności naszych darczyńców udało nam się zebrać już jakieś środki pieniężne, za które zakupiliśmy sprzęt medyczny niezbędny właśnie do naszych działań. Udało się zakupić ambulans, który jest za mną, ale tak jak już wspomniałem, w dalszym ciągu potrzebujemy dużo więcej tego sprzętu. Potrzebujemy rzeczy, które mogą się przydać podczas naszych wyjazdów z pomocą humanitarną na Ukrainę, jak i również rzeczy, które możemy wykorzystywać do szkoleń tutaj w Polsce na miejscu. Można nas wesprzeć, dokonując przelewu na nasze konto, które jest dostępne na naszej stronie internetowej. Można dokonać wpłat na naszą zrzutkę, jak i również można przekazać na przykład wszelkiego rodzaju sprzęt medyczny bezpośrednio do nas. Zadawano mi pytanie, dlaczego pomagam, więc odpowiadam, bo potrafię, bo mogę. Jeżeli ktoś jest w stanie nam pomóc, będziemy bardzo mocno wdzięczni.